Neuronus Sound. Cześć, bardzo miło Was powitać w nowym odcinku podcastu, w którym mamy okazję porozmawiać z dr Urszulą Górską, która skończyła studia na UJ-cie, a teraz znajduje się w Stanach. Cześć Ula. Bardzo mi miło, cześć. Czy chciałabyś powiedzieć, czym się aktualnie zajmujesz? Tak w skrócie siebie przedstawić. Aktualnie pracuję w laboratorium snu i świadomości na Uniwersytecie Wisconsin w Madison u profesora Tonyniego i zajmuję się głównie badaniami epilepsji, generalnie stanami świadomości i zaburzeniami świadomości, ale epilepsja jest jakby takim moim głównym tematem, a oprócz tego pracuję jeszcze w projekcie, który porównuje teorię świadomości, więc jest to taka trochę odskocznia od klinicznych badań. Okej, okay, to za chwilę myślę, że do tego wrócimy. Natomiast gdybyś chciała na początek powiedzieć takie pytanie na rozluźnienie, na rozgrzewkę, jakąś dość znaczącą w Twoim życiu historię z życia naukowego. To jest trudne pytanie, ponieważ w zasadzie już zaczęłam się zajmować świadomością od początku, kiedy stwierdziłam, że zacznę zajmować się nauką. Więc w sumie może być dla Was ciekawe, ale jak w ogóle się zdecydowałam, żeby zajmować się neuronauką, bo jestem z rodziny takiej bardziej humanistycznej. Chciałam zostać architektem bardzo długo w życiu, ale w pewnym momencie zaczęłam czytać więcej odnośnie właśnie różnych stanów świadomości, jeszcze w liceum, czy o doświadczeniu out of body experience na przykład. Wtedy byłam tym zafascynowana. W związku z tym podjęłam nagle taką decyzję, nie, ja rzucam wszystkie dotychczasowe plany, ja się chcę zajmować świadomością. Nieważne na jakie studia później pójdę, ale właśnie to było od początku moim jakby celem. Więc to, że już potem byłam na studiach, czy robiłam jakieś rzeczy na różnych kierunkach studiów, to już było właśnie związane z tym głównym celem, żeby się zająć świadomością, także. Trochę brzmi jak scenariusz do filmu pokroju Buntownik z wyboru. Czy to były jakieś książki popularyzatorskie albo inne treści, które mogłabyś teraz przytoczyć, tytuły, żeby ewentualnie zachęcić kogoś do zainteresowania się tematem, czy już niestety nie pamiętasz, co to mogło być? Nie, niestety już dużo nie pamiętam, a też teraz uważam, że wiele z nich nie było tak naprawdę naukowym źródłem. Ale w danym momencie to zaowocowało tym, że jestem tutaj. Jasne. To teraz chciałabym Ciebie zapytać, czy zawsze było tak, jak już stwierdziłaś, że pójdziesz na studia takie, które pozwolą Ci się tą świadomością zajmować, że to było nakierunkowane na to, co wspomniałeś w samym początku, nad pracą z pacjentami epileptycznymi i że tutaj badałaś stany nie lub świadomości? Znaczy, wyglądało to tak, że kiedy już stwierdziłam, że właśnie chcę próbować zajmować się świadomością i na jakichś pierwszych latach studiów szukałam miejsca, gdzie mogłabym to robić, to po prostu pierwszym laboratorium, na które trafiłam, było laboratorium, gdzie właśnie planowane były już badania na pacjentach, wtedy pacjentach z zaburzeniami świadomości. I jak pierwsze moje prace czy pierwsze moje badania nie były jeszcze nakierowane na badania kliniczne, ale już swoją pracę magisterską robiłam właśnie próbując diagnozować stany pośpiączkowe, czyli pacjentów po ciężkich urazach mózgu, którzy pozostają w tak zwanych stanach zaburzeń świadomości. To jest na przykład stan wegetatywny, chociaż nie mówimy teraz stan wegetatywny, tylko o nieresponsywnej przytomności, stany minimalnej świadomości i tak dalej. Tym zajmowałam się na początku i w pewnym sensie epilepsja jest w zasadzie kontynuacją tego samego tematu, ponieważ można znaleźć pewne porównania w stanach, w jakich znajdują się epileptycy podczas ataku, a w stanach zaburzeń świadomości, którymi zajmowałam się wcześniej. Tak naprawdę może to być dosyć dobry model do tego, żeby spróbować opisać stany zaburzeń świadomości. A jak już się rozgadałam, to dlaczego? Dlatego, że podczas epilepsji pacjenci są jakby pozostają w różnych stanach świadomości, to znaczy mogą być świadomi albo nie, mogą wiedzieć, co się dzieje na zewnątrz, mogą nie. Natomiast zazwyczaj są w stanie zaraz po tym ataku opisać, dokładnie nam powiedzieć, co odczuwali, co się w tym momencie działo. Oczywiście, jeżeli mamy pacjentów pośpiączkowych, to takiej możliwości nie ma, ale jeżeli jesteśmy w stanie skorelować, że istnieje duże podobieństwo właśnie w opisie tych stanów epilepsji, jakbym to przetłumaczyła, na przykład epilepsji fokalnej z zaburzeniami świadomości, ona może być przyrównana do stanu minimalnej świadomości w pewnych, właśnie w takim ogólnym wymiarze i jakby może to służyć w dalszej perspektywie pomóc pacjentom, których nie możemy dobrze zdiagnozować, jeżeli chodzi o ich stan świadomości. Okej, czyli możemy wykorzystać stan chorobowy jednej grupy pacjentów
jako model do poznawania choroby innej grupy klinicznej, tak? Tutaj można by to tak uogólnić, albo żeby zrozumieć, na czym może polegać badanie świadomości w środowisku klinicznym. Oczywiście nie jest to głównym celem w momencie, kiedy zajmuję się, jest to bardziej takim celem większym, okay. czy jakimś dużym celem, do którego takie badania mogą doprowadzić. Natomiast oczywiście zajmując się także stanami świadomości w epilepsji, mam też na uwadze same te stany i jakby pogłębienie wiedzy, czy właśnie diagnostyki i później leczenia epilepsji. Okej, to może jeszcze, to pytanie może powinno się pojawić na początku, ale bardzo często się tutaj tak dzieje w tych rozmowach, że coś, co powinno być bardzo generalne pytanie na wstęp, pojawi się później. Więc gdybyś mogła jeszcze scharakteryzować jakąś epilepsję poza właśnie tym aspektem zmiany stanu świadomości. Bo myślę, że bardzo wielu z nas ma takie wyobrażenie napadów epileptycznych, czy w ogóle całej epilepsji, jako tego stanu, kiedy my widzimy kogoś, kto jest pod wpływem drgawek bardzo silnych całego ciała, co na przykład trwa minutę, dwie. Też o tym uczymy się na kursach pierwszej pomocy, co wtedy powinniśmy zrobić. Więc my chyba epilepsję w społeczeństwie bardzo często tak opisujemy, czy tak reprezentujemy w swojej głowie. Czy tylko tak wyglądają napady epileptyczne, czy tylko na tym polega ta choroba, czy mogłabyś jeszcze wskazać troszeczkę innych takich zwłaszcza behawioralnych oznak albo innych ważnych cech? Zdecydowanie nie tylko, ale to, o czym powiedziałaś, jest w zasadzie najcięższą formą epilepsji, to znaczy napadami toniczno-klonicznymi, a tak kiedy na początku behawioralnie właśnie obserwujemy sztywnienie całego ciała i to jest właśnie faza toniczna, później przechodzimy do fazy klonicznej, kiedy właśnie następują te drgawki rytmiczne i zazwyczaj te ataki występują z utratą świadomości. I ponieważ są one właśnie najcięższe, to właśnie o nich najczęściej się mówi, rozumiem, że mówi się o nich właśnie na kursach pierwszej pomocy, natomiast innego rodzaju ataki są może mniej groźne, jeśli chodzi o zagrożenie życia takiej osoby, która taki atak ma. Ale mamy też, jeżeli chodzi o znaki behawioralne, to powiem na początku, że w zasadzie możemy mieć ataki epilepsji, podczas których nie mamy oznak behawioralnych. Wręcz takie ataki mogą wystąpić. Czyli możemy mieć jakby oznaką w mózgu aktywności epileptycznej zwiększona aktywność w wysokich częstotliwościach, więc możemy mieć takie wyładowania w jakimś obszarze mózgu i całkowicie nie zdawać sobie sprawy. Trochę to zależy od tego, gdzie tak naprawdę mamy ognisko, czyli gdzie ta epilepsja się zaczyna. W wielu przypadkach pojawiają się tak zwane aury, czyli pojawiają się doświadczenia różnego rodzaju doświadczenia zmysłowe. Na przykład pacjenci mogą zacząć odczuwać intensywnie jakiś smak, na przykład smak metaliczny, to jest dosyć częsty objaw. Takie aury często pojawiają się na początku, sygnalizując, że ten atak może się zacząć, albo w trakcie. Mogą to być jakieś różne doznania zmysłowe, na przykład intensywne odczucie, widzenia jakiegoś jednego koloru, albo jakieś złudzenia słuchowe, czy jakiegoś głosu, który coś podpowiada, jakiegoś konkretnego dźwięku. Takie aury są charakterystyczne dla danego pacjenta, to znaczy, że kiedy ktoś już zaczyna mieć do czynienia z epilepsją, to zazwyczaj podobny typ aur się u tej osoby pojawia. Natomiast pomiędzy osobami jest to bardzo, bardzo zróżnicowane. No i też jeżeli chodzi o stan świadomości, powiedziałam, że może być tak, że ktoś zupełnie tego ataku nie zauważy, być może pojawi się tylko właśnie takie doznanie zmysłowe, ale czasem pojawiają się jakby takie chwilowe utraty świadomości w danym, chwilowe podczas ataku, czy utrata pamięci podczas wystąpienia takiego zdarzenia. Tak z kolei przykładem, to są akurat też ten sam rodzaj epilepsji, przy którym mówimy o atakach toniczno-klonicznych, epilepsja absencyjna, z kolei one występują u dzieci najczęściej. Tutaj z kolei objawem jest to, że taka osoba zaczyna patrzeć się intensywnie w jedno miejsce i jakby nie jest obecna przez jakiś czas, że tak może mogę kolokwialnie powiedzieć, czyli na przykład prowadzi z nami rozmowę i w pewnym momencie przestaje na jakiś dłuższy czas, nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie nic do nas nie mówiła i potem wraca i o czym ja tu mówiłam, nie pamiętam. Okej, czyli jest taka odcięta troszeczkę na sekundę od rzeczywistości. Tak, więc takie momenty też się zdarzają podczas ataków.
nie jest to już wtedy epilepsja absencyjna, ale jakby różnego rodzaju objawy w zasadzie mogą się pojawić. Tak jak zasugerowałam, to zależy od tego, gdzie konkretnie w mózgu taka wysokoczęstotliwa aktywność propaguje. Bo na przykład, jeżeli jest to kora wzrokowa, no to właśnie mogą pojawić się też wrażenia wzrokowe. Okej. Okay. Jakby szczególnie myślę też dla nas interesujące w tym podcaście, gdzie próbujemy przybliżyć wiedzę o mózgu, to na czym polega epilepsja właśnie na tym neuropoziomie, czy jeżeli chodzi o całe obszary, czy może o pojedyncze komórki, czy jest tak na przykład, że coś się zaczyna od pojedynczej komórki i potem propaguje, czy trochę inaczej to działa, albo czy są poznane konkretne efekty pojawienia się ognisk w konkretnych miejscach, tak jak na przykład ta wspomniana kora wzrokowa i takie widzenia złudne. Czy jest więcej takich przykładów na to, jak to się przekłada powiedzmy między poziomem neuro i potem naszym zachowaniem. To znaczy jest też takie powszechne rozumienie, przynajmniej mnie się tak wydaje, możecie mnie korygować, jeśli tak nie jest, ale wydaje mi się, że większość rozumienia też takiego dosyć ciągle potocznego epilepsji, jeśli chodzi o pracę mózgu, jest taka, że w pewnym momencie następują gwałtowne wyładowania neuronów, tak? One się zaczynają, wręcz obejmują cały mózg i w pewnym momencie gwałtownie się kończą. I to jest atak. I okej, może taki atak jest w stanie się wydarzyć 1 na 100, ale tak naprawdę każdy atak wygląda raczej tak, że właśnie mamy jakieś ognisko, czyli mamy jakiś punkt zapalny, gdzie ta aktywność wysokoczęstotliwościowa się zaczyna i ona później poprzez sieci neuronalne propaguje do innych ośrodków. Czyli w zasadzie mówimy, że epilepsja jest zaburzeniem sieci. Może ona propagować tylko w zakresie jednej półkuli, może też przemieścić się do drugiej i wtedy rzeczywiście prawie cały mózg może być objęty tym atakiem, ale bardzo często widzę taki profil, że właśnie mamy ognisko, atak się rozprzestrzenia, później dane struktury już przestają mieć wyładowania, a inne zaczynają. Wtedy w momencie, kiedy mamy takie wysokie wyładowania w danym miejscu, zaraz po nich następuje zwolnienie, następuje fala wolna. Więc może być tak, że dany region już zwalnia, już ma bardzo wolną aktywność po tych ostrych wyładowaniach, a tym razem kolejny gdzieś po drugiej stronie mózgu zaczyna gwałtownie się wyładowywać, ponieważ sieć neuronalna tą aktywność przekazała. Istnieje taka hipoteza, że ona wywodzi się w zasadzie z epilepsji skroniowych, bo to też mogę odpowiedzieć od razu na pytanie, że najczęstszym typem epilepsji są epilepsje skroniowe, czyli właśnie te, które mają ognisko gdzieś w płatach skroniowych. No i ta hipoteza mówi, że najpierw podczas gdy ogniskiem najczęściej mogą być okolice skroniowe, to szczególnie w przypadku tego typu epilepsji, później ta aktywność przechodzi do struktur niższego rzędu, czyli podkorowych, i następnie to struktury podkorowe dalej wysyłają komunikat o tym, żeby tą epileptyczną aktywność propagować z powrotem do kory. Okej, okay. A czy jest tak, że jeżeli źródłem jest jakaś struktura niżej położona, jakby coraz niżej, to wzrasta ryzyko niebezpieczeństwa takiego ataku? Czy raczej nie jest tak, że ataki epileptyczne są zagrożeniem dla zdrowia bezpośrednio albo życia? To znaczy nie spotkałam się z tym, więc wydaje mi się to rzadkie, żeby ataki zaczynały się w strukturach na przykład pnia mózgu. Natomiast bardzo często oprócz ataków, które zaczynają się w płacie skroniowym, mamy takie, które zaczynają się gdzieś w okolicy hipokampa, amygdali. To są też z kolei najczęstsze regiony, które są zaangażowane. I tutaj z kolei no, skutkuje to w dalszej perspektywie zaburzeniami pamięci i też zaburzeniami takimi kognitywnymi, które obserwujemy u takich pacjentów. My też mają zwykle nieco obniżone IQ i jakby to jest konsekwencja. Natomiast podczas samego ataku na pewno napady toniczno-kloniczne są bardzo groźne, ale tak naprawdę powiedziałabym, że jakakolwiek utrata świadomości, kiedy funkcjonujemy w codziennym życiu, w środowisku, jest bardzo groźna, bo wyobraźmy sobie, że prowadzimy samochód, a tu nagle mamy atak, tak? Więc w tym kontekście jest to duże zagrożenie, natomiast może tylko jakby najcięższe ataki mogą rzeczywiście powodować same z siebie zagrożenie, tak? Okay. Jeżeli bylibyśmy w izolowanym warunkach. Mhm. O to mi chodziło. Aczkolwiek faktycznie warto wspomnieć o takim efekcie pośrednim, czyli możemy być w niebezpiecznej sytuacji w środowisku zewnętrznym, tak jak o tym wspomniałaś. Nie wiem, przewrócić się i to miało być konsekwencją jakiegoś urazu. Okej, okay. Chciałabym znowu trochę powrócić na łono mózgu i zapytać, czy są znane hipotezy, teorie, co powoduje takie wyładowanie, na przykład na poziomie biochemicznym, albo czy to jest tylko wskutek jakiejś specyficznej stymulacji z zewnątrz, coś, co jest triggerem, czy nic nie wiadomo. Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o triggery, to klinicznie bardzo zwraca się na to uwagę. Na przykład brak snu jest jednym z czynników, które bardzo łatwo są w stanie wywołać takie ataki, czy generalnie zmęczenie. Też dosyć takim klasycznym przykładem
tam jakieś wyładowania, czy jakieś światło, impulsy świetne, coś takiego. W praktyce rzadziej, natomiast zdarzają się przypadki osób, które rzeczywiście są na to szczególnie wrażliwe. Na przykład miałam ostatnio do czynienia z pacjentką, która mówiła sama, że to jakiś głos robotyczny, jakby głos, kiedy dzwoni na jakieś infolinie, gdy pojawia się po prostu automatyczny głos, prawdopodobnie w przypadku pewnych określonych częstotliwości, że to wywołuje u niej ataki. Więc właśnie siedziałyśmy w szpitalu, ponieważ ona właśnie chciała, żeby ten atak wywołać, bo było to potrzebne do diagnostyki i po prostu dzwoniła na różne numery właśnie w tym celu. Więc takie przypadki też mogą być. To jeśli chodzi o takie czynniki zewnętrzne wywołujące. A wewnątrz coś wiemy? Czy niekoniecznie? Tutaj są różne hipotezy, więc przede wszystkim właśnie skupiamy się na zaburzeniach sieci. Natomiast czy na poziomie biochemicznym jestem w stanie aż tak dużo powiedzieć, to niekoniecznie. Okej, w porządku. Wspomniałaś o niektórych objawach związanych z epilepsją i część z nich ma wrażenie, że mogą być skorelowane z innymi jednostkami chorobowymi, na przykład halucynacje słuchowe dla mnie od razu kojarzą się schizofrenia. Czy jest tak, że niektóre objawy mogą prowadzić do błędnej diagnozy albo w drugą stronę, niektóre objawy mogą wskazywać na korelację z jakąś inną chorobą, taką psychiatryczną albo neurologiczną w przypadku epilepsji? Albo czy mając epilepsję w dłuższej perspektywie, tak jak wspomniałaś, po takim zubożeniu poznawczym mogą występować jakieś inne choroby? To znaczy, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie dobrze, ponieważ nie jestem lekarzem i mam tylko do czynienia z jakąś określoną populacją osób z epilepsją i to zazwyczaj z taką szczęśliwą populacją, która już została zdiagnozowana i już na pewno wiedzą, że właśnie mają epilepsję. Jeśli chodzi o same objawy, to też widzę podobieństwo, natomiast bardzo często na poziomie funkcjonowania kory jest to już zupełnie inne, więc jeżeli tylko przyglądniemy się nawet w najprostszy sposób pracy mózgu, znaczy nawet podłączymy kilka elektrod EG, to łatwo wydaje mi się zauważyć, że dzieje się co innego. Natomiast jeśli chodzi o objawy behawioralne, oczywiście na pewno zdarzyły się sytuacje, kiedy było to mylone, ale sama nie znam takich przypadków, bo jakby pracuję już z osobami, które już tą diagnozę dostały. Także. Poprawną diagnozę. Tak. Okej. Okay. To co jeszcze, jeżeli możemy popatrzeć sobie na obraz chociażby z tych elektrod, jest tak specyficznego dla epilepsji? Wspomniałaś o bardzo wysokich częstotliwościach. Więc jakie by to były częstotliwości? To są częstotliwości z zakresu wysokiej gammy. Generalnie gammy, tak powyżej około 80 Hz. One pozostają też skorelowane z aktywnością niskich częstotliwości. To znaczy, w zależności też od tego, o jakim typie epilepsji mówimy, ale najbardziej zbadane były właśnie te epilepsje skroniowe, dlatego może się znowu do nich odwołam, bo w zasadzie większość naszej wiedzy to były te epilepsje. Więc tutaj w pewnym momencie zasugerowano, że właśnie taka aktywność wolnofalowa, czy w zasadzie fala wolna, że jest tą sygnaturą utraty świadomości w przypadku epilepsji, które właśnie mają swoje podłoże skroniowe. I że taka aktywność wolnofalowa będzie się pojawiała na początku, tak właśnie sygnalizując tą utratę świadomości. Natomiast wiemy już, że w przypadku innego rodzaju epilepsji niekoniecznie ta wolna aktywność, a właśnie ta szybka, którą znamy, jakby która pojawia się od początku ataku, ona też może korelować z utratą świadomości w momencie, kiedy jest bardzo gwałtowna i tutaj mam na myśli właśnie epilepsje toniczno-kloniczne. Więc jakby są to dwa rodzaje aktywności, tak? Z jednej strony bardzo wolna aktywność, najwolniejsza, czyli taka, jaka pojawia się podczas głębokiego snu, właśnie fale wolne. I jaka to jest częstotliwość? To jest 1 do 4 Hz, tak? A z drugiej strony aktywność bardzo wysokoczęstotliwościowa, tak? Czyli właśnie najwyższa gamma, to jest high gamma, mówimy, ta częstotliwość najwyższa, którą badamy, no tak. A zazwyczaj na przykład teraz, kiedy rozmawiamy, tak oczywiście uśredniając, bo to może się różni pomiędzy różnymi rejonami mózgu, w jakiej częstotliwości nasz mózg pracuje, żeby mieć takie odwołanie? Teraz mam nadzieję, że kiedy tutaj rozmawiamy, to tak mniej więcej częstotliwości z zakresu beta. Śmieję się, że mam nadzieję, bo jeżeli ktoś by był znudzony, to miałby już więcej alfy, czyli trochę 8 do 13 Hz, tak? Beta to jest 13-30. Okay. Czyli gdzieś po środku, prawda? Więc jakby widzimy, że te częstotliwości, które pojawiają się w epilepsji, są rzeczywiście abnormalne. Też wspominałaś rodzaj toniczno-kloniczny, ale ile rodzajów epilepsji mamy zdiagnozowanych, albo jak ta klasyfikacja wygląda i czy podlega ona jakimś zmianom, czy ona cały czas ewoluuje, czy jest to dość stałe i powiedzmy od wielu lat lekarze, inni klinicyści i też naukowcy stosują się do dawno temu opracowanej skali i to się nie zmienia. Generalnie, jeżeli chodzi o rodzaje, to powiedziałabym, że są trzy główne typy.
Natomiast też są różnego rodzaju podziały stosowane. Jakby mówimy o atakach prostych i złożonych, jakby taki główny podział. W przypadku tych złożonych to będą właśnie toniczno-kloniczne głównie albo absencyjne. Natomiast proste mogą być proste, które przebiegają z utratą świadomości albo bez utraty świadomości. To są w zasadzie nazwy, które są obecnie stosowane. Co jest ciekawe o tyle, że wcześniej, jeszcze do 2017, nie była stosowana taka nomenklatura. To znaczy wzięto pod uwagę niedawno zaburzenia świadomości towarzyszące epilepsji jako główny czynnik, który należy wziąć pod uwagę w przypadku diagnozy, także behawioralnej. Dlatego no właśnie diagnostyka rodzajów epilepsji będzie związana głównie z behawiorem, czyli z tym, jak taka osoba się zachowuje i z jej raportem po, czyli z tym, jak opisuje swój atak po, to znaczy czy była podczas niego świadoma, czy go pamięta, czy była świadoma ataku. To jest jakby dwie rzeczy. Czy była świadoma siebie i otoczenia, czyli czy wiedziała, że jest w tym miejscu, czy wiedziała, że dookoła niej biegają ludzie i to może być od razu rozróżnione. W niektórych atakach na przykład pacjent może powiedzieć, że byłem całkowicie w moim świecie, nie widziałem otoczenia, ale tak ja dalej tutaj byłem, tak? Czyli był świadomy, ale nie był świadomy otoczenia, więc te wszystkie aspekty można różnicować. No i następnie, czy był w stanie wykonywać jakieś czynności, czy był w stanie odpowiadać. Responsywność to jest z kolei kolejny aspekt, który się bierze pod uwagę w przypadku diagnozy, czyli właśnie, czy był w stanie udzielać odpowiedzi słownej, czy był w stanie udzielać odpowiedzi motorycznej i tak dalej. Kolejny etap, właśnie, nie rozróżniłam tego dobrze. Powiedziałam, że mówimy o świadomości siebie i otoczenia podczas ataku. Czym innym jest świadomość, albo raczej, no właśnie, język polski jest tu ograniczony, czyli jakby wiedza o tym, że miałem atak, o tak. Czyli świadomość tego, że to był atak epilepsji. Rozróżniłabym też te dwie rzeczy, ponieważ czasami osoby mogą być świadome siebie i otoczenia, ale albo wiedzieć, że ten atak był, albo nie. Tak. Mhm. Okej. Okay. Znaczy też mogę mieć takie trywialne pytanie? Pewnie. Bo zastanawiam się, czy jest tak, że na przykład jeden pacjent może mieć raz atak, który jest związany właśnie z utratą świadomości, a na przykład następny jego atak już będzie świadomy tego, że miał atak i co się działo dookoła. Czy jest raczej tak, że każdy pacjent powiedzmy ma jeden określony typ i to się nie zmienia? Zmienia się. Dosyć często powiedziałabym, zdarza się, że właśnie tak jak powiedziałaś, pacjent ma najpierw atak bez utraty świadomości całkowicie, a później z utratą świadomości. Oczywiście istnieją wspólne cechy dla danej osoby takich ataków, więc powiedziałabym, jak wyróżniamy powiedzmy trzy typy epilepsji, to zazwyczaj spotykam pacjentów, którzy mają dwa. Żeby jedna osoba miała trzy rodzaje naraz, to się zdarza rzadko, więc na przykład mogą mieć albo ataki proste z utratą i bez utraty świadomości, a jeżeli mają też ataki toniczno-kloniczne, to zazwyczaj inne ich ataki też są z utratą świadomości, więc jakby jest jakiś podobny profil, ale tak, mogą mieć różne takie. To jest zresztą najciekawsze, bo najciekawsze jest, kiedy możemy właśnie porównać dwa różne rodzaje epilepsji w jednym mózgu. Mhm. A czy jeżeli zrobimy sobie taką oś i na początku tej osi będzie stan bardzo nieświadomy, a na końcu tej osi będzie stan całkowitej świadomości, tak sobie to zgeneralizujmy, i będą jakieś etapy na tej osi, właśnie dążące od tej nieświadomości pełnej do pełnej świadomości, to czy widzimy charakterystyczne aktywności mózgu też wobec tego, co potem raportują pacjenci? Czy na przykład na tej osi, powiedzmy od skali 1 do 10, gdzie 10 to jest pełna świadomość, oni by powiedzieli, że byli gdzieś na 7, czyli no, nie wiem, może się no zgodzić, nie zgodzić, czy na przykład zaraportowaliby, że byli świadomi środowiska swojego, na przykład w jakimś stopniu byli też świadomi, że są pod atakiem, i czy na przykład ich aktywność mózgu będzie się znacząco różniła w kontekście świadomości od kogoś, kto zaraportuje, że był na poziomie 2. Na przykład bardzo mało pamięta, albo... Powiem tak, to bardzo ciekawa hipoteza, ale niestety jeszcze tego nie wiemy. Okay. Więc nie mogę odpowiedzieć, że jest dokładnie tak, jak mówisz. Natomiast do tego właśnie zmierzają badania, tak? Żeby właśnie być w stanie skorelować lepiej to, co obserwujemy w zachowaniu, czy raporty pacjentów ich aktywnością mózgu. Dlatego właśnie w moich badaniach staram się zbierać raporty odnośnie... Raporty zbieram dosyć długie, bo dotyczące dosyć szeroko stanów świadomości zaraz po ataku, po to, żeby móc to skorelować. My pytamy na przykład, czy taki
pacjent tracił całkowicie świadomość, to znaczy, że rzeczywiście nie był obecny w danym momencie, tak? Rzeczywiście jakby urwał mu się film. Czy na przykład był w takim stanie, kiedy pozostawał świadomy, ale zupełnie bez jakichkolwiek doznań ze zewnątrz, czyli jakby całkowicie oderwany od świata. Mogą też występować takie stany, to bardzo rzadko, one są bliskie medytacji, kiedy pozostajemy świadomi, ale nie jesteśmy świadomi niczego. Czyli nie ma jakby kontentu, nie ma nic, ale równocześnie dalej jest ta ciągłość w czasie, czyli dalej pozostajemy świadomi. Więc o to też pytamy, bo to się też zdarza. Obecnie najbardziej skupiam się w zasadzie na rozróżnieniu po prostu pacjentów, którzy są nieresponsywni, a świadomi, bo ciągle nie jest to wystarczająco zbadane, a wydaje się najbardziej potrzebne klinicznie. Bo dosyć często właśnie są pacjenci, no i teraz, kiedy już nawet podejście behawioralne jest stosowane w diagnostyce, to dosyć częściej jest to odkrywane. Natomiast ciągle są przypadki, kiedy taki pacjent jakby klasyfikuje się go jako nieświadomego, a tymczasem on tylko nie był w stanie udzielić odpowiedzi, tak? Mhm. Czyli był nieresponsywny w danym okresie, no i później opowiada, że bardzo starał się odpowiedzieć na przykład, ale po prostu czuł, że nie może, tak? Nie mówimy tu o pacjentach epileptycznych, tylko o pacjentach... O epileptycznych. A, też o epileptycznych, okej. Bo brzmiało to troszeczkę jak przypadki u osób w stanie ograniczonej świadomości. Stąd to porównanie, które zrobiłam na początku. Właśnie, troszeczkę tak tutaj, gdzie tu jest dłuższy okres. Natomiast w takim razie ile trwa zazwyczaj okres takiego ataku epileptycznego? To znaczy w minutach. Około, nie wiem, najbardziej zmierzone są chyba ataki toniczno-kliniczne, więc one tak około minuty, dwóch. Zdarzają się też epilepsje, które trwają dłużej. No oczywiście najgorszą formą jest tak zwany status epilepticus, czyli kiedy epilepsja w zasadzie, ta aktywność epileptyczna jest ciągła. Znaczy obecnie oczywiście blokuje się to już lekami na tyle, że nie obserwujemy w zasadzie takich przypadków, ale może się to zdarzyć. Okej. I jeszcze oprócz tego, że tych pacjentów widzicie, czyli jesteście obserwatorami, to jak wygląda w sumie wasze mierzenie mózgu? Czy ci pacjenci są pod kablami i są po prostu pod elektrodami? Czy szybko na przykład lecicie na jakąś salę, gdzie jest inny wielki skaner i tak badacie aktywność mózgu? Czy to są jeszcze inne metody? Ponieważ jednak je na 2 minuty to jest bardzo mało nawet na to, żeby jakiś sprzęt nagle nałożyć, czy żeby był w okolicy takiej osoby, kiedy go wcześniej nie było. Tak, no ze względu na skalę czasową, to najlepsze są metody elektrofizjologiczne, generalnie. Czyli my wykorzystujemy zarówno EEG, jak i elektrokortykografię. I może o tym powiem trochę więcej, to są elektrody, które są wszczepiane do mózgu, czyli musi być wcześniej jakaś operacja chirurgiczna, tak, kiedy takie elektrody są umieszczane, oczywiście jest dyskutowane, gdzie dokładnie je umieścić, bo jest to wykorzystywane klinicznie także po to, żeby monitorować jak najlepiej takie ataki. No więc w obu przypadkach, zarówno EEG, jak i elektrokortykografii, taki pacjent jest monitorowany 24 godziny na dobę, go mamy na około tygodnia bądź dwóch, wtedy kiedy właśnie następuje taki okres monitoringu klinicznego. Więc jest to po prostu, nasze badania są powiązane z monitorowaniem klinicznym. I te elektrody znajdują się w mózgu badanych tylko przez tydzień, kiedy są hospitalizowani, czy tak, przez dłuższy tak, okres? Tak, tylko na ten okres, później są usuwane i nawet nie jest to aż tak ciężka operacja, jakby mogło się to wydawać. Okej, okay. To w takim razie gdzie te dane są zbierane? To znaczy, wyobrażam sobie, że elektrody są w mózgu i czy teraz czy sensory albo inne przenośniki danych, może lepiej w ten sposób, znajdują się na skórze głowy albo gdzieś na ciele w okolicy, czy na przykład działa to zdalnie i te dane po prostu są w jakiś sposób przesyłane, no do czegoś, co się znajduje poza ciałem, po prostu w niedalekiej odległości, na przykład w pokoju. Tak, oczywiście, mamy ogromną stację komputerową, która zbiera dane, więc jak mamy elektrody wszczepione w określone miejsce w mózgu, to oczywiście stamtąd odchodzi na końcu jakiś kabelek, który my rejestrujemy tą aktywność. Ciekawych rzeczy udało nam się też ostatnio zacząć rejestrować aktywność mikroelektrod, to dzięki temu będziemy mogli patrzeć na aktywność rzeczywiście neuronów, czyli wyładowań rzeczywiście neuronalnych, więc jakby nie na poziomie takim makro, już na poziomie mikro, czyli może jakiejś single unit activity. Brzmi jak pojedyncze. No, ale nie jestem jakąś pojedynczych neuronów. Myślę, że to mogą być bardzo ciekawe przesłanki. Też takie właśnie z tej dziedziny mikro i potem elektrofizjologii i może jak działa błona. Może
działa troszeczkę inaczej niż w przypadku innych wyładowań i normalnej depolaryzacji. Tak, no chodzi o to, że w epilepsji obserwujemy tą aktywność ciągle globalną, czyli ciągle aktywność wysokich częstotliwości, która się gdzieś propaguje mocno, ale nie wiemy, czy jest to właśnie związane z tym, że każdy pojedynczy neuron też właśnie wyładowuje się mocno i czy jest to jedyna przesłanka, czy istnieje taka korelacja, że rzeczywiście ta aktywność wysokiej gammy jest taka sama w skali mikro i makro, więc to jest jeszcze do zbadania. Musimy już powoli kończyć, tak myślę, natomiast czy masz jakiś home take message, jakąś taką informację, z którą powinniśmy wyjść po słuchaniu tego odcinka? Może jakiś apel? A może chciałabyś podzielić się jakąś pełną nadziei, albo właśnie w ogóle brakiem nadziei, jeżeli chodzi o diagnozę i leczenie i funkcjonowanie osób epileptycznych? To znaczy, ja się osobiście bardzo cieszę, jak widzę na przestrzeni nawet kilku lat, jak zmieniło się podejście właśnie, jeśli chodzi o patrzenie na świadomość nawet klinicznie. To znaczy, że naprawdę zaczęto brać pod uwagę to, jak ważny jest raport, czyli jak ważne jest to, jak sam pacjent opisze swój stan i że należy to także brać pod uwagę przy właśnie diagnozie klinicznej. Do tej pory, jeszcze lata temu, skupiano się mocniej na obserwowaniu samego zachowania podczas epilepsji. Też jakby główne skale, które mamy, które mają diagnozować, to są właśnie skale behawioralne, które przeprowadzamy podczas ataku. Natomiast w ostatnich latach bardzo się to zmienia, bo kiedy mamy już w oficjalnych zaleceniach, żeby diagnozę przeprowadzać w oparciu o właśnie subiektywny raport pacjenta, to naprawdę jest to duże osiągnięcie. Więc z tego się bardzo cieszę, ale mam nadzieję, że też w najbliższych latach uda się to jakby przyspieszyć też naszą wiedzę odnośnie pracy mózgu, bo tak naprawdę mimo, że o epilepsji wiemy od wielu lat, mimo, że została gdzieś opisana w starych podręcznikach, to jeżeli chodzi o najnowsze badania, to mieliśmy jakąś przerwę zdecydowanie, więc teraz tą przerwę należałoby nadgonić. W takim razie bardzo dziękujemy za to, że podzieliła się z nami wiedzą na temat epilepsji i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję również. Dziękuję.